Magazyn sportowy. Arkadiusz Błaszczyk, dzień dobry. Słuchacie Państwo Radia Dla Ciebie. Zaczynamy magazyn sportowy, w którym spotykamy się jak zawsze w doborowym gronie. Dziś w studiu ze mną byli reprezentanci Polski. Tomasz Sokołowski, nasz stały ekspert. Cześć Tomku. Witam Ciebie, Arku. Dzień dobry Państwu. Oraz Igor Lewczuk. Dziś piłkarz KTS Weszło. Dzień dobry. Cześć Igor. Dzień dobry. Temat oczywisty. Ważne zwycięstwo biało-czerwonych w eliminacjach Euro 2024. Polska, Wyspy Owcze 2-0. Kamień spadł z serca, bo przez długi czas wyglądało to jak bicie głową w mur. Pytanie następujące, może trochę przydługie na początek. Przez to, może Igor, pierwsze pytanie do Ciebie. Przez to, co działo się w ostatnim czasie wokół kadry, to tak mówiliśmy sobie tydzień temu, że te 3 punkty to może być za mało, żeby przekonać do siebie na powrót kibiców. Czy Ciebie przekonała wczoraj kadra? Ciężkie pytanie, ponieważ najważniejsze oczywiście to są te 3 punkty, zwycięstwo. Tylko miałem nadzieję przed pierwszym gwizdkiem, że to będzie takie zwycięstwo, które wszystkich zadowoli. Piękna gra, stwarzane sytuacje, widowiskowe akcje. A tutaj tego zabrakło i tak się sobie śmieję się i zastanawiam, co by było gdyby. Gdyby nie było VAR-u, gdyby nie było konsultacji sędziego, czy my byśmy byli w stanie z Wyspami Owczymi u siebie na Narodowym, przy takiej publice, przy takim wsparciu strzelić tego jedynego gola, który da nam zwycięstwo. Na szczęście wszystko się skończyło w porządku, ale za styl, za to jak graliśmy, to niestety jeszcze myślę, że będzie tutaj o tym troszkę będziemy dyskutować. Tak, Tomek, oglądałeś to wszystko oczywiście wczoraj z trybun. Powiedz, czy ciebie kadra przekonała, czy to 2-0 trochę nam zamazuje te ostatnie wydarzenia, niepowodzenia w eliminacjach? No nie, Arek, trudno się tutaj z Igorem też nie zgodzić, bo to nie o to chodzi. Oczywiście chodzi o 3 punkty, to są ważne, tak? Ale to też chcemy, żeby ta kadra się rozwijała. Nie po to chyba tu Santos przyszedł do naszej reprezentacji z takim doświadczeniem i bagażem, żeby też mówiąc na konferencji, że mecz jest takim polem, które daje do poprawy, bo ilość tych treningów jest, to jest dla mnie jest przekonujące, tak? Jego dobór zawodników też ostatnimi tymi powołaniami też nie wiem, o co chodzi w tym wszystkim tak dokładnie, tak? I gra, powiem tak? I gra. To będzie jeśli, chyba... jeśli ktoś mówi po meczu najważniejsze 3 punkty, to co sobie myślisz? To myślę sobie, że to jest to trochę takie tłumaczenie, wybielanie kadr, że ale z kim my graliśmy? To są Wyspy Owcze. Jeżeli popatrzymy, że półamatorska drużyna i my się męczymy i tylko chcemy, żeby nasza reprezentacja wygrała, a później oczekujemy od innych, żeby w innych meczach był też i styl i tak dalej, to nie o to chodzi. Że w jednym meczu chcemy sobie pozwolić na to, żeby tylko były 3 punkty, a bez gry, żeby ta reprezentacja się nie rozwijała, żeby ci zawodnicy tacy jak Kamiński, jak Skóraś czy Kiwior, bo to ewentualnie na nich będziemy później tą kadrę będą jak ci odejdą, którzy teraz stanowią o tej kadrze, tak? Mhm. To gdzie to, gdzie, w którą stronę my idziemy tak naprawdę? No właśnie. Czy chodzi nam o 3 punkty, żeby tylko się załapać z 3. miejsca, czy przez Ligę Narodów załapać się na Mistrzostwa Europy? To tylko mam nas zadowolić? No oczywiście możemy też powiedzieć, że te eliminacje są właściwie niemożliwe, żeby ich nie przejść na te Mistrzostwa Europy, nie awansować. No ale nie o to nam chodzi przecież, prawda? Żeby tylko awansować na Mistrzostwa Europy. Chcemy też mieć dobrą grę, chcemy mieć widowisko. Po coś kibice też płacą za bilety i czasem jeżdżą przez pół Polski. No ale tak, wspomniałeś to, my graliśmy z Wyspami Owczymi. No nie jest to rywal z najwyższej półki, tak delikatnie mówiąc. Więc pytanie, Igor, do ciebie, no to dlaczego żeśmy się tak z nimi męczyli długo? Oprócz tego, że jak to mówią, nie ma już słabych drużyn w Europie. Szło to jak krew z nosa do pewnego momentu, aż no, rywale nam podali rękę tak naprawdę, dosłownie, a do tego momentu, no właśnie, nic nie chciało wpaść ani ja dać jestem, się zawsze się zgadzam z tą frazą, że nie ma słabych drużyn, tylko no właśnie, z kim my graliśmy i gdzie my graliśmy. Ja jestem tego zdania, gdybyśmy grali na wyjeździe, gdzie są warunki no, takie, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni, jakieś boisko. Rywal troszeczkę lepszy, to jeszcze jestem w stanie to zrozumieć, ale my gramy na Narodowym przy blisko 60-tysięcznej publice w naszym domu. Jestem również daleki od tego, żeby patrzeć na nazwiska i w jakich my klubach jesteśmy, w jakich my klubach mamy piłkarzy. Tutaj była przewaga jakości ogromna.
tylko tak sobie zdawałem sprawę przez pierwsze 15-30 minut, że tego kompletnie nie widać, więc tutaj jest problem, czy 3 punkty są najważniejsze? Okej, 3 punkty są najważniejsze, kiedy na przykład jest mecz ze Szwecją, do już ostatni baraż, finałowe spotkanie, że wygrajmy to, załapmy się i jest wszystko w porządku. Tutaj grając z takim przeciwnikiem, jednak styl jest wymagany, same zwycięstwo, nawet jak gdyby one wyższe i uzyskane w cierpieniu, to możemy i musimy chyba wymagać. Tutaj tego nie ma. Trener Santos został sprowadzony, żeby nam pokazać, żeby on jest, wyzwolić nam on to jest trenerem, wyzwolić. On jest selekcjonerem. Może właśnie dlatego został z nim podpisany kontrakt, żeby zobaczył w jakim zawodniku, że on to coś ma, czego nie ma, czego nie zobaczył poprzedni szkoleniowy. Tutaj tego nie ma. Ja mam wrażenie, że te powołania niektóre są zrobione na ślepo. Takie, że może opinia publiczna powie, no dobra, powołujemy tego. Spójrzmy na zawodników, którzy wchodzili. Salamon wcześniej nie był powołany jakby za pierwszym razem. Został dowołany i zagrał w pierwszym składzie. Paweł Wszołek również pierwszy wchodzący, a nie był pierwotnie jego nazwisko na tej liście wybranych przez selekcjonera. Grzegorz Krychowiak na początku absolutnie odsunięty od reprezentacji. Teraz wchodzi i gra w pierwszym składzie. Nie wiem, może to jest taki plan trenera Santosza na następne spotkanie z Albanią. Może faktycznie u niego było tak, żeby wygrać, tylko chyba też selekcjoner zdaje sprawę, że jednak po tych wszystkich słabszych momentach, jeżeli chodzi o te różne afery, Polska potrzebuje dobrego, fajnego zwycięstwa, żeby troszkę tą atmosferę oczyścić. Mimo zwycięstwa, mimo wygranej we wczorajszym spotkaniu, myślę, że jeszcze chyba do tego paleniska został dołożony ogień. Tak, myślę, że trzeba tutaj potwierdzić to w niedzielnym meczu, który będzie dużo, dużo trudniejszy. No, ale wywołałeś temat tych powołań zaskakujących. No i Grzegorz Krychowiak, zacznijmy może od niego. Ignorowany od początku kadencji Santosa. Wczoraj wychodzi w pierwszym składzie. No nie powiemy, że to jest szok, no bo słyszeliśmy przecieki i tak na treningach grali, że wszystko wskazywało na to, że Krychowiak wyjdzie od pierwszej minuty. No ale o co tu chodzi, Tomek, tak naprawdę? Piłkarz, który kompletnie nie był, nie, no okej, okay, może był na radarze, albo ignorowany. Nagle tutaj okazuje się, że jest tak niezbędny, że wychodzi w pierwszym składzie. No właśnie, to się trzeba zastanowić i nie wiem, czy my znajdziemy tutaj teraz taką jakąś logiczną odpowiedź, że... Może być ciężko, ale spróbujmy. Ciężko być. Linety Szymański, który wcześniej grali za Santosza i miał taką wizję, żeby oni grali. Bielik wypadł z tego jakby powołania, że tutaj nie widział go i raptownie i Krychowiak, i Grosik. Gdzie ewentualnie Grosik za poprzednią sezon, no bo był w taki, można powiedzieć, na jednym z najlepszych swoich okresów, że wtedy to by się oczekiwało takiego powołania i to byłoby wytłumaczalne niż w tym momencie, gdzie jest Pogoń, gdzie jest Grosik, jak wygląda i tak samo Krychowiak, on nie zmienił grania, on się nie zmieni, ma swoje lata, jest w takiej drużynie, która no, też nie pozwala mu się ewentualnie rozwinąć, ma takie umiejętności, a nie inne i my dalej jakby wróciliśmy do poprzedniego stylu gry. Czy nam to ten styl przyniósł nam awans na Mistrzostwa Świata, przyniósł nam wyjście z grupy i byliśmy źli na to wszystko. I po to, dlatego został zmieniony trener. I my do tego wracamy. Czy my nie mamy wizji innej, że akurat teraz, na ten moment i na Wyspy Owcze, okej, tu wygraliśmy. Ale na inne zespoły stawiam, że to będzie za mało. Popatrzmy na skrzydła nasze. Przykładowo w tym meczu młodzi są. Ale dla mnie oni byli troszeczkę schowani. Nikt ich jakby, czy oczekuje od trenera, czy oczekuje od Roberta Lewandowskiego, że on im powie, że oni mają nawet stracić w akcjach, gdzie mają dynamikę i swobodę gry, że mają stracić nawet 3 razy piłkę, a za 4 razem wyjdzie. I on się odblokuje i w tym momencie nasza gra będzie lepsza. Ale tego nie ma. I tu mi tego brakuje. Takiej swobody, luzu. Luz to ma Piotrek Zieliński, ale on sam meczu nam nie wygra. To ja się miło patrzę na niego, ale on musi mieć z kim zagrać, wyjść, zagrać, zrozumienie, a tu tego nie ma. Dłuższa piłka? Okej, w tym meczu. Jest to jakiś pomysł, na, gdzie drużyna stoi 10 na szerokości między jedną a drugą linią 15 metrów i zrób coś z tym. No my nie mamy takich zawodników, żeby to rozmontować w tym momencie, na ten czas. I to Wyspy Owcze, o kim my tu rozmawiamy? Wyspy Owcze, gdzie są półamatorska drużyna. Stawiam, że każda ligowa by, powiedzmy, no troszeczkę też może przesadzam, ale pół ligi albo cała liga by z nimi wygrała. Tak, masz rację, że trochę się cofnęliśmy do tego, co pamiętamy z przed kadencji Santosa. Też pewnie Grzegorz Krychowiak
przypomniał sobie, jak to jest po meczach kadry. Zazwyczaj najczęściej komentowany jego występ i krytykowany, często hejtowany. Wczoraj też poszedł w viral tym jednym swoim zagraniem niefartownym. Igor, ty czym sobie tłumaczysz takie powołanie? Czy to faktycznie jakość piłkarska, jak patrzymy na to, co dzieje się w klubie Krychowiaka? No chyba niekoniecznie. Więc jeśli nie to, to co? Jaki z ciekawości sobie popatrzyłem na statystyki Grześka w lidze. Tak mówię, zobaczę może coś na pierwszy rzut oka, czegoś nie widać. Może tutaj jest zawarte w tym zestawieniu, właśnie może tym głębszym. Zobaczyłem i on się nie wyróżnia praktycznie niczym. Nie ma jakiejś swojej zdolności, że może coś przyłożyć na reprezentację. To zobaczyliśmy takiego Krychowiaka, do którego przyzwyczailiśmy się w ostatnim czasie. Czym to jest spowodowane? Może trener Santosz... Desperacją? Trochę potrzebował. Może ten ostatni wywiad Roberta, że brakuje charakteru, brakuje gościa, który mimo krytyki ma to... Nie zejdzie poniżej. Nie zejdzie. I ma to daleko w tyle i po prostu będzie grał. Chociaż... Nie wiem, dla mnie sytuacja jest z Damianem Szymańskim troszkę dziwna. Jeżeli budujemy pewność siebie piłkarza, zawodnik, który gra z Niemcami, zawodnik, który gra z Mołdawią, oczywiście z Mołdawią zagrał słabszy mecz, ale po jednym słabszym spotkaniu wracamy do Krychowiaka, skreślamy troszeczkę gracza i mówimy, słuchaj, zagrałeś słaby mecz, następny proszę. I to jest chyba takie błędne koło, bo jeżeli ufasz jakiemuś zawodnikowi, stawiasz na niego i dajesz właśnie tą pewność siebie, zagra słaby mecz, odstawiony, nie wiem, może to jest taki plan trenera Santosza, że w następnym meczu, mówię o tym właśnie zawodniku, o Damianie Szymańskim, zagra w pierwszym składzie, że może to jest taka, tylko też wątpię, nie budujesz takiej pewności u zawodnika. Zgadza się i to jest chyba taki problem. Oczywiście są pewniacy. Jest Wojtek Szczęsny, oczywiście Robert Lewandowski, Piotrek Zieliński, tylko są również zawodnicy, którzy potrzebują takiego potwierdzenia. Mimo, że zagrałem słabszy mecz, mimo, że miałem słabsze momenty, ja w ciebie ufam, ja w ciebie wierzę i będziesz grał. I wtedy zawodnik więcej ci da, bo inaczej taki gracz nie gra, żeby coś zrobić, żeby coś kreować, tylko gra, żeby nie popełnić błędu. I tutaj jest, myślę, że i to było widoczne chyba najbardziej. Wspomniałeś o skrzydłowych. Nie było pojedynków. Na początku meczu coś tam jeszcze było. Po pierwszej nieudanej akcji, po słabszej grze zespołu. Widziałem wycofany zespół, widziałem graczy, którzy nie chcieli wziąć na siebie dwóch. Właśnie, dam piłkę koledze, może on coś zrobi, może akcja jakoś inaczej fajnie się rozpocznie, a ja będę w cieniu i może coś dam, jak już będzie fajny wynik, jak już będzie fajna sytuacja. I to jest chyba problem, to jest chyba ten charakter, o którym mówił Robert Lewandowski, o który apeluje, tylko, że no właśnie, z takimi zespołami jak Wyspy Owcze, to jednak to trzeba mieć tą świadomość, że to jest zespół, gdzie musisz. Nie możesz, musisz, bo inaczej będziesz oczywiście poddany krytyce i chyba słusznie. Tak, czyli obawa o to, że popełnisz błąd, strach przed tym, żeby brać na siebie odpowiedzialność, to też widać. No, kończąc temat Krychowiaka. Jak wam się podobał generalnie w tym wczorajszym meczu i czy możemy się go spodziewać też w wyjściowym składzie na Albanię w związku z tym? Chyba miał jedno zagranie na całe spotkanie w pierwszej połowie, tam chyba do Piotra Zielińskiego takie zagrał, czy no look pass, czy takie troszeczkę przyspieszające i właśnie takich podań między przestrzenie oczekuje się więcej. Tylko właśnie czy my zrobiliśmy na tyle, zawodnicy ofensywni zrobili takie swoim ustawieniem, swoją pozycją, żeby zagrać, czy Grzesiek właśnie nie szukał takich większych rozwiązań, czy nawet było możliwość uderzenia, tego nie, bo była taka jedna akcja, że pociągnął i szukał do grania. Oczywiście jest to element, że możesz tak zrobić, ale też wiemy, że Grzesiek ma te uderzenie, tak? Już pokazało wielokrotnie, no ale jak nie grasz i fala krytyki i to wszystko, to później też nawet przy takim doświadczeniu i tam, gdzie grasz, to nie nabierasz tej pewności, że tu jesteś potrzebny, że od ciebie dużo zależy i nieważne, co byś zrobił, to będzie dobrze, a tu właśnie tego brakuje. Ci gracze ofensywni, wiadomo, że jest Robert, teraz postawił w tym meczu na Arka Milika, boki mamy te młode, Piotrek Zieliński jest, ale to widocznie jest za mało, żeby właśnie brakuje tych ofensywnych zawodników, czy nawet jak wejdzie Sebastian Szymański, który potrafi coś zrobić. Oczywiście to wszystko jest w klubie, ale na reprezentacji ci zawodnicy nie przenoszą tego. Czyli tu jeszcze brakuje takiego przeskoczenia na ten top, taki, że w tej reprezentacji mimo tego młodego wieku, że dam coś ekstra,
i będę dawał to w każdym meczu, a tego u nas nie ma. I to jest chyba tym problem, którego na razie nie możemy przeskoczyć, żeby ta kadra weszła na wyższy poziom. Ja zawsze patrzę na defensywnego pomocnika w takich spotkaniach, nie tylko oceniam go poprzez pryzmat gry defensywny właśnie. Za odbiór piłki. Za odbiór piłki, bo tutaj po prostu też trzeba zwrócić uwagę na jakość graczy drużyny przeciwnej, która była, szczerze mówiąc, bardzo słaba. Ale co daje w ofensywie, nie tylko podania, które są w poprzek boiska czy do tyłu, tylko co da do przodu i jak się ustawia względem stoperów, czy podchodzi pod stoperów i bezpiecznie bierze piłkę od nich, czy jednak jest między liniami. To jest chyba klucz. Pozycja numer 6 czy pozycja numer 8 z takim przeciwnikiem to powinna być wyżej. Tutaj Grzesiek cały czas się kręcił wokół naszych środkowych obrońców i grał po prostu bezpieczną piłkę. Tylko trzeba zaznaczyć, nie wiemy, jaką funkcję, jakie zadanie miał od trenera Santosza. Czy miał tak grać, czy miał jednak być wyżej, a tego no nie robił. Tutaj widziałem Grześka Krychowiaka, którego widzieliśmy z późniejszej fazy, w ostatniej fazy w reprezentacji. Jeżeli miał przekonać tym spotkaniem do tego, żeby dostać więcej szans, to chyba tego nie zrobił. A jeszcze dodam to właśnie, jeżeli przykładowo nie wiemy o tych działaniach, które miał od trenera, ale to samo też przez jego doświadczenie, samo poruszanie się, jak przeciwnik gra, ja też się ustawiam, żeby dać więcej. Jak oni wyszli z jednym zawodnikiem, a mamy trójką i jeszcze Grzesiek tam podchodził, no to się wykluczało. Co najlepsze było na przykład, jak patrzyłem na przykład na Kiwiora, że ma dobre dośrodkowanie, tą lewą nogą potrafi. Oczywiście, że to robił, ale jak próbował grać na wolne pole, to mu nie wychodziło. Jedną akcję na przykład Berej zrobił, że poszedł na obieg i to przyniosło efekt, bo było dośrodkowanie i chyba z Piotra Zielińskiego strzał z 14 metrów głową. Tego było za mało. I to możemy popatrzeć, że ci niby zawodnicy gdzieś tam kreują, ale tego robią mało. I to, a my mówimy tylko o Wyspach Owczych, tak? Mamy jeszcze 3 minuty, to powiedzmy o jeszcze jednym wielkim powrocie, czyli o Kamilu Grosickim, o którym też tutaj wspomnieliśmy. Krótko. Takie wrażenie moje, jedno z takich przyjemniejszych wspomnień wczorajszego meczu. Grosicki szykuje się do zmiany, jest już przy linii. Kuba Kwiatkowski tam do niego podchodzi, jeszcze go klepie po plecach i u Grosika taki rogal na buzi, widać, że takie pozytywne emocje, już tego nie może się doczekać, trybuny skandujące jego nazwisko, widać, że wreszcie jakaś pozytywna emocja, trochę tego brakowało w poprzednich meczach, takich właśnie pozytywnych historii, jak wczoraj. Tak, akurat Kamil Grosicki w klubie, a Kamil Grosicki w reprezentacji od dawien dawna, to były czasami dwóch innych piłkarzy. Tylko czy, no właśnie, ta kwestia powołania Kamil Grosicki, już mówiliśmy wcześniej, w Pogoni Szczecin chyba najlepszy gracz w Ekstraklasie, Kamil Grosicki teraz, to też ma pewnie jakieś odbicie, jeżeli chodzi o dyspozycję na boisku. Na pewno to był gracz, który daje wiele. Widać u niego było tą radość, tą chęć, te takie spełnienie cały czas, te mecze są do niego bardzo ważne. I takich graczy nam trzeba, którzy wychodzą i chcą kreować. Nie boją się strat, tylko jestem ostrożny w ocenach, jeżeli chodzi o Kamila, ponieważ co innego zagrać od pierwszej minuty, a co innego wejść już na przeciwnika podmęczonego w końcówce spotkania. Tylko nie wiem, czy to jest właśnie sposób. Jeżeli masz zawodników, którzy grają na zachodzie, w dobrych klubach, może grają teraz za dużo słowa, ponieważ mają trochę problemów z regularną grą. Masz Kamila, który dał bardzo dużo reprezentacji, ale już niestety wiekowego, w troszkę słabszej dyspozycji. To nie wiem, czy to jest sens. Oczywiście to jest decyzja trenera Santosza, ma do tego jak najbardziej prawo, tylko czy możemy na tym bazować w przyszłości? Tak, tutaj pewnie chodziło nie tylko o tę jakość piłkarską, żeby pomógł mu na boisku, tylko właśnie o te jego cechy charakterologiczne. Tak, bo to jest zawodnik bardzo pewny siebie, chyba też nie przyjmujący się zbytnio, jeżeli nawet coś by nie udało się na boisku i po prostu zachowując tylko i wyłącznie dla siebie. Kamil Grosicki był zawsze taki bezczelny. Kamil Grosicki to był zawodnik, który nie przejmował się, nawet jak piłka mu odskoczy, jak jedna czy druga akcja nie wyjdzie. Tutaj chyba nam takich zawodników brakuje. Oczywiście szkoda, że Kamil Grosicki już jest w takim wieku. Tak, no to jest właśnie to, o czym mówimy. No, Kamilowi Grosickiemu, on nie musi się martwić, że ktoś mu tam zwrócił uwagę, że piłka mu odskoczyła, nie uda się raz, uda się drugi raz i to jest taka bezczelność, ale pozytywna, bardziej charakter, którego, jak mówi Robert Lewandowski, niektórym w tej kadrze brakuje. A propos Roberta Lewandowskiego, to wrócimy jeszcze do jego tematu w drugiej części i też do tego wywiadu, tego co powiedział, nie mieliśmy okazji jeszcze tego skomentować, więc skomentujemy za kilka chwil. Igor Lewczuk, Tomasz Sokołowski, to magazyn sportowy w Radiu dla Ciebie, jest na półmetku. Wracamy po wiadomościach.
Arkadiusz Błaszczyk, druga część magazynu sportowego w radiu dla Ciebie. Ze mną w studiu, przypominam, Tomasz Sokołowski, nasz stały ekspert, oraz Igor Lewczuk. Mówimy o meczu Polska-Wyspy Owcze, zwycięstwo 2-0 i trochę wspominaliśmy też o zaskakujących, kontrowersyjnych powołaniach Fernando Santosa, o Krychowiaku, o Grosickim, którzy byli ignorowani przez niego od początku kadencji, teraz ponownie w kadrze. No i tak, tydzień temu gościliśmy Jerzego Engela, który skomentował powołania, to było dzień po ogłoszeniu listy, i powiedział, że Santos de facto tak przyznał się do błędu, że to jednak była zbyt taka gwałtowna rewolucja, żeby za szybko odmazać kadrę, za szybko pozbyć się tych liderów sprzed jeszcze paru miesięcy. Tak się zastanawiam, czy to faktycznie jest wynik, Igor, jego przemyśleń gdzieś indywidualnych, czy jednak ktoś z otoczenia mógł mu tak zasugerować, że panie selekcjonerze, no to jest jednak za szybko, że ci ludzie są zbyt ważni i dla drużyny, dla szatni, i też dla kibiców. Jeżeli chodzi o Kamila Grosickiego, to na pewno, patrząc na jego statystyki w Pogoni Szczecin, jeżeli chodzi o poprzedni sezon, były kapitalne, to możemy się zastanawiać, czy to nie za szybko Kamila skreślono. Jak widać, nie. Natomiast jeżeli chodzi o Grześka, myślę, że potrzebujemy czegoś innego. Tak po prostu, innego typu zawodnika. Tutaj chyba jest prawidłowa decyzja. Inaczej, gdyby ci gracze wczoraj, mam na myśli przede wszystkim Grześka Krychowiaka, który grał w większym wymiarze czasowym, pokazał coś wow. Więc nie sądzę, żeby możemy powiedzieć, że coś za wcześnie zostało zrobione. Ci gracze na ten moment, Kamil z racji wieku, Grzesiek, w sumie te z racji wieku, ale również z racji chyba i przede wszystkim tego, jak się prezentuje na boisku, w moim odczuciu absolutnie nie możemy mówić, że coś zostało za wcześnie. Po prostu następuje zmiana pokoleniowa. Gracze, którzy są młodsi, na ten moment lepsi, powinni wchodzić do reprezentacji, stanowić o sile naszej kadry. To, że tego nie robią, dajmy czas, dajmy nabrać pewności siebie, troszkę takiego doświadczenia, chociaż oczywiście musimy od nich wymagać jak najbardziej. Okej, jeśli chodzi o zagranicznych selekcjonerów, najczęściej powtarza się, co jest chyba prawdą, że ich wadą jest to, że nie mają prawa mieć pełnego przeglądu polskich piłkarzy, polskiej piłki, no bo umówmy się, Fernando Santos nie śledził Ekstraklasy wcześniej, zna Lewandowskiego i kilku naszych czołowych piłkarzy, ale reszty nie. Kolejne powołanie dla Pawła Wszołka, właściwie dowołanie, na początku go nie widział w składzie, wczoraj wychodzi jako pierwszy zmiennik. Ktoś może powiedzieć trochę, wychodzi tutaj brak przeglądu pola piłkarzy polskich, brak konsekwencji, jakbyśmy to mogli nazwać. Arku, no trudno się odnieść, tak? Nie wiemy, na co decydowało, że wcześniej na przykład Krychowiaka czy Grosickiego nie widział, czy nawet i Pawła Wszołka za poprzedni sezon, bo to Paweł poniżej jakiegoś poziomu nie schodzi. A ci zawodnicy pozostali, no i właśnie teraz się mi się trudno dziwić, że raptownie zmienia. Niech powoła Krychowiaka, niech powoła Grosickiego jako doświadczonych zawodników, a nie musi ich wpuszczać na ten mecz. Może wejść w trakcie, jeżeli ich nie widział wcześniej, czy on przyjrzy im się, czy oni coś dadzą tej kadrze, a nie raptownie, gdzie jeden i drugi nic wielkiego w klubach nie grają i można powiedzieć na innych opar tą reprezentację, tak? To już się zmienia i wracasz później do odgrzewanego tego wcześniej, ich nie widziałeś, teraz raptownie widzisz, decydujesz się na takiego zawodnika, no to troszeczkę się gdzieś, nie wiem, czy uderza też i w trenera, w niewiedzę, czy tych zawodników masz tyle czasu. Nie musisz jeździć do każdego klubu, ale masz przegląd. Masz możliwość oglądania meczów i różnych trenerów, którzy mogą ci podpowiedzieć, i Grześka Miercaskiego, którzy zawodnicy się nadają, których on by widział, ale ty podejmujesz tą decyzję, tak? Ty możesz zasięgnąć wszystkich opinii, a później ty podejmujesz i ty za to odpowiadasz, za to bierzesz pieniądze. I tu nie ma tłumaczenia, ten czy tamten, taką ma wizję, wraca do tego. On ma dać najlepszą jakość tej reprezentacji, najlepszych zawodników ma powołać i żeby ta reprezentacja grała. On za to odpowiada. Nie ma tłumaczenia, że jest mało treningów, że dopiero, jak teraz czytam, że dopiero na meczu wychodzi to, że oni się uczą na tych meczach. Oczywiście. Ale to nie jest tłumaczenie. Ty powołujesz, ty decydujesz o tym, kogo wystawiasz, jakich zawodników i czego oczekujesz od nich, żeby grali. Tak, w klubie i w reprezentacji bardzo ważna jest hierarchia. Kto jest przed kim, kto może czekać na swoją szansę. Słuchajcie, Paweł Dawidowicz został powołany i nie znalazł. Ląduje na trybunach. Paweł Wszołek
wiedząc, że Przemek Frankowski ma kontuzję, czyli prawy obrońca, prawy wahadłowy, nie został powołany dopiero później. Nikola Zalewski. Trener Santosz, tak, przypomniał sobie, że kurczę, jednak ten Paweł Wszołek w eliminacjach, fajne statystyki, dowołujemy go i nie to, że właśnie czeka na swoją szansę, chyba że tak trenera urzekł, że od razu jest tym człowiekiem, który może zmienić oblicze naszej reprezentacji w meczu eliminacyjnym. Dziwne to są wybory. Tak kibic może mieć wrażenie, że faktycznie trener Santosz nie ogląda reprezentacji, przepraszam, meczów naszych ligowych, nie jest w stanie rzetelnie ocenić, kto jest w dobrej formie, kto zasługuje na nawet na przyjrzenie się podczas treningów, tylko takie no, ślepe wybory. I tutaj chyba jest taki problem. Jeszcze te słowa Santosa. Pytany był przy powołaniach, dlaczego nie ma Pawła Wszołka. On już ma dwóch prawych obrońców i kolejnego nie potrzebuje. To też o czymś świadczy trochę. Szeroko były też komentowane te słowa. Rozumiem, jakby Kędziorę przesunął zamiast Berszyńskiego na prawą, bo to jest nominalny zawodnik i jest jeszcze Wieteska, który dobry sezon we Francji teraz przeszedł do Cagliari. Dawidowicz też regularnie gra. To są takie wybory, na które racjonalnie powinno gdzieś ci zawodnicy powinni dostawać szansę. On ich nie widzi, tak? Tak, wydawało się, że pod nieobecność Frankowskiego taki trochę naturalny kandydat by się wydawał. No tymczasem, no właśnie, nie wiem, czym to tłumaczyć właśnie, jeśli nie jakimś brakiem przeglądu i świadomości, kto gdzie gra, na jakiej pozycji, gdzie jest mocny. Pełna zgoda tutaj akurat, jeżeli chodzi o Pawła Wszołka i Przemka Frankowskiego, to jest identyczna pozycja, podobne walory, jeżeli chodzi o motorykę, o wybieganie w wolne strefy. I tutaj właśnie no, czasami jest tak, że my kibice, ludzie, którzy rozmawiają o piłce, czegoś nie widzimy, czegoś nie wiemy. Przychodzi selekcjoner, który z takim ogromnym doświadczeniem, z niebywałymi sukcesami, mówi spokojnie, ja to tak widzę, ja to tak wiem, że będziecie zaskoczeni. Są wybory, my możemy się dziwić, ale selekcjoner, trener reprezentacji jest, no właśnie trafnie diagnozuje jakiś problem i możemy wtedy tylko się zgodzić, bić brawo, że my byliśmy w błędzie, tutaj tego nie widzimy. Tutaj widzimy taką reprezentację, która bezbarwnie wygrywa, męczy się z Wyspami Owczymi i możemy zadać sobie pytanie, dlaczego? Tak, tutaj chyba pytanie, znak zapytania i dlaczego i dalej byśmy, nie wiem, nie wymyślili nic nowego. Poruszymy jeszcze jeden ważny wątek, bo na początku też wspomnieliśmy o atmosferze w reprezentacji. No innego sposobu nie ma, żeby ją zmienić. Będą zwycięstwa, to kibice szybko zapomną, bo też z doświadczenia wiemy, że ta pamięć kibica jest krótka. Wściekły po meczu z Mołdawią, potem dwa zwycięstwa i wszyscy na powrót reprezentację kochamy. Pytanie, czy to wystarczy, żeby poprawić atmosferę w samej kadrze? No, wszyscy przekonują jak jeden mąż, że atmosfera jest bardzo dobra, niczego nie trzeba tam wyjaśniać, poprawiać. No właśnie, czy to aby nie na pokaz jednak? Myślę, że trochę na pewno zawodnicy, sztab szkoleniowy zdają sobie sprawę. Oczywiście na konferencji prasowej możemy mówić i trener to robi, że bardzo ważne zwycięstwo, rywal, który nieźle się prezentował. Tylko, że zawodnicy zawsze po takich spotkaniach zwycięskich zdają sprawę, wiedzą, że nie zagrali tak, jak powinni. Ta otoczka i ta atmosfera cały czas jest gęsta. Powinno być lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o następny mecz z Albanią, jestem tego zdania, że czasami właśnie są mecze, gdzie nieważny jest styl i chyba tutaj czekamy na takie spotkanie będzie, gdzie czeka nas bardzo trudny mecz z zespołem, który o niebo lepszym od naszego wczorajszego przeciwnika, mającego w swoim składzie niezłych zawodników. Tam teren jest zawsze gorący i tutaj chyba ja się przynajmniej tak nastawiam na zwycięstwo, nieważne jak, po prostu oczekuję solidnej, konsekwentnej gry w defensywie, strzelić o jedną bramkę więcej od przeciwnika i tutaj chyba w tym meczu możemy sobie na to pozwolić. Tak i po tym meczu będziemy mogli powiedzieć chyba, że najważniejsze są 3 punkty, a nie styl, Tomek. No zgadza się. Jeszcze mam taki obraz tych ostatnich meczów i eliminacji do Mistrzostw Świata, gdzie męczyliśmy się właśnie z Albanią. Tak samo i teraz po meczu z Czechami, gdzie ważne było właśnie zwycięstwo i żeśmy też skromnie i gdzie Albańczycy, no i tu w tych meczach, no byli drużyną lepiej zorganizowaną i piłkarską na naszym tle lepiej wyglądającą.
o dziwo, no i to jest bolesne. To, co Igor powiedział, no właśnie, teraz można powiedzieć, że zwycięstwo jest najważniejsze, ale ja bym też chciał grę. Ja też bym chciał grę, bo oczywiście później oceniamy, no, że lepsze 3 punkty niż fajnie grałeś piłkarsko, a przegrałeś te spotkanie, ale ja oczekuję jednego i drugiego, żeby to poszło gdzieś w parze. Nie musi być spektakularna akcja, ale żeby gdzieś było. Po meczu z Wyspami Owczymi ja nie widziałem, nie zapamiętałem jakiejś akcji. I zobacz, o czym to świadczy. Czy my byliśmy aż tak mocno spętani, że w głowach mamy tą porażkę z Mołdawią, tą krytykę, tą falą krytyki po Czechach i po Mołdawii, że my jesteśmy w przedostatnim miejscu w tabeli przed Wyspami Owczymi, w którym miejscu jesteśmy, że oddala się Mistrzostwa Europy, że nas tak przytłacza to, że teraz, no właśnie, że jesteśmy tak spięci, że nam nic, no nie jesteśmy w stanie, a to w każdym sporcie. Jak jesteś spięty, to praktycznie ten mecz, nie wiem, 50% czy więcej, ciebie nie ma. Tak, no. Nie możesz pokazać tego, no. Klimat, jaki jest wokół kadry, widzimy. No, trochę to jest takie irytujące, podejrzewam, że też dla i trenera, i piłkarzy, że zbliża się pierwszy mecz, kolejne zgrupowanie. I właściwie mało który dziennikarz pyta go na konferencji o takie kwestie stricte piłkarskie. Tylko głównym tematem w poniedziałek, wtorek, środę przychodzą kolejni goście na konferencję i pytają ich wszystkich o wywiad Roberta Lewandowskiego i jaki to miało wpływ na drużynę, na atmosferę. Kamil Grosicki też był na konferencji prasowej, powiedział takie zdanie, że no wy dziennikarze może też już nie róbcie takiej atmosfery, może porozmawiajmy o właśnie o takich piłkarskich tematach, no ale to pytałem, czy to my dziennikarze faktycznie, ten wywiad pojawił się w takim momencie, a nie innym, więc zapytam o ten wywiad, przesłuchaliście go, obejrzeliście i jakie było takie pierwsza wasza myśl, czy to dobrze, co zostało powiedziane, kiedy zostało powiedziane, może to drugie nawet ważniejsze. No Robert, ze względu na swoją pozycję, gdzie gra, co osiągnął, ma na pewno prawo powiedzieć troszkę więcej, tylko ja jestem bardziej bliski tego, co powiedział Arek Milik, że pewne rzeczy z szatni niestety nie mogą wyjść, pewne rzeczy powinny zostać załatwione wśród właśnie tych ludzi, których to wszystko dotyczy. Nie wiem, czy Robert zrobił to celowo, czy takiego był taki zamiar, żeby taki przekaz był dosyć konkretny. Ale chyba tym nie pomógł, nie sprawił, że ci zawodnicy przyjechali na reprezentację bardziej tacy chętni, bardziej pewni siebie, tylko z taką obawą, co powiedział Robert, czy to będzie miało wpływ, bo troszkę do pieca dorzucił, a gdzie raczej powinno zostać takie wszystko wygaszone i się faktycznie skupić na piłce, bo nie jest tak, że zawodnik jeden czy drugi nie czyta, że zawodnik tutaj nie wie, co się dzieje. Cały czas jest to, prawda, mielone, cały czas ma to w głowie i najlepszym sposobem jest tylko i wyłącznie sfokusowanie się na tym, żeby wyjść na boisko, czy treningowe, czy na boisko, gdzie będzie rozgrywany mecz i tylko i wyłącznie na tym się skupić. Tutaj tego zabrakło. Dziwny moment przed dwoma najbliższymi meczami, żeby takie słowa zostały powiedziane, natomiast był jakiś taki właśnie może cel, może Robert faktycznie stwierdził i był przekonany, że to jednak pomoże. Mhm. On to trochę wytłumaczył, dlaczego akurat zdecydował się teraz, ale zanim o tym, no to tak z dziennikarskiego punktu widzenia obserwujemy Roberta przez lata. I mam takie wrażenie, że Robert rzadko kiedy robi coś, mówi pod wpływem emocji, a wszystko co mówi, albo nie mówi, albo milczy, czy wykonuje jakiś gest, ma to konkretny cel i to wszystko jest perfekcyjnie przemyślane. On powiedział coś takiego, że okej, pewne rzeczy powinny zostać w szatni, ale jeśli powiesz coś publicznie, ma to czasem mocniejszy wydźwięk i potrafi wstrząsnąć na przykład mocniej niż gdyby to zostało powiedziane w szatni. Może w ten sposób moglibyśmy to usprawiedliwić. Wiesz co, Arek, do mnie to nie dociera. Dla mnie to masz dom, rodzinę, masz klub, masz reprezentację. To są trzy takie rzeczy, trzy takie wartościowe, gdzie wokół tego twoja kariera się jakby toczy. I z tego coś wynosisz na zewnątrz, to niczemu nie służy. Jeżeli coś jest, to rozmawiasz z kimś. To ma przekaz na to, jak rozmawiasz przykładowo i w domu. Rozmawiasz, wyjaśniasz sobie sprawę i tak samo w reprezentacji czy w klubie. Niż wynosząc to gdzieś na światło dzienne i później ktoś ma
wiedzieć, wszyscy mają o tym wiedzieć, że to jest tak, jest odbierane, że tu, że jakieś są grupy niesnaski, że nie ma charakteru, ale Robert jest taką osobą, która ma podejść, ma wesprzeć, ma tego zawodnika natchnąć, bo on jest. Jeżeli do niego nikt nie przychodzi, bo ma jakieś obawy, bo dopiero wchodzi do kadry, to on jest taką osobą, która ma właśnie wywrzeć ten wpływ poprzez swoją grę, zachowanie, niż ten wywiad, bo to chyba tylko do Roberta może dotarło te pewne rzeczy, które chciał powiedzieć, a nie do innych, a jeszcze troszeczkę zaognił, dołożył troszeczkę, jak tu mówimy, do pieca. Nieważne, czy to byłby moment taki, żebyśmy wygrali 2-3 mecze, żeby coś takiego powiedzieć. To pewne rzeczy, nie tylko to, że Arek powiedział, że powinno pewne rzeczy nie wyjść. W ogóle nie powinno jakieś rzeczy wychodzić, tak? Mówić o dobrych rzeczach. To napędza to wszystko dobre rzeczy, niż wynoszenie pewnych rzeczy. On ma wesprzeć tych zawodników młodych, a nie do niego mają biegnąć. To on w Barcelonie jest tym zawodnikiem, który gdzieś tam podpowiada, jak widzimy, od początku sezonu przez ten cały sezon. A w rotacji już jest od dobrych 10 lat, to on jest tym zawodnikiem i taką postacią wiodącą, która ma natchnąć innych. To może też kłopot w tym, że panowie nie potrafią ze sobą rozmawiać w swoim gronie, w szatni. Z drugiej strony też można zrozumieć takiego piłkarza jak Robert Lewandowski. Ale nie musimy się kochać, nie musimy się lubić. Igor to potwierdzi w szatniach, ale gdzieś pewne rzeczy trzeba sobie wyjaśnić. Lubię, żebyś mi tu nagrał. Mhm. Wychodzę, zagraj mi. Mhm. Tak? Dlaczego mi nie grasz? To są takie rzeczy, o których musisz rozmawiać, żeby później to wszystko dobrze funkcjonowało. Zgadzamy się, że Robert Lewandowski to jest taka postać na świeczniku i to też jest pierwsza osoba, która zbiera cięgi, kiedy coś nie idzie. I to też nie jest tak, że Robert nagle pierwszy wyszedł przed kamery i powiedział o tym, co się dzieje w szatni. Bo byli wcześniej inni piłkarze i być może też poczuł taką potrzebę, że no może trzeba troszeczkę się obronić. Tutaj pełna zgoda. Robert jest zawsze zawodnikiem, gdzie jak nawet zagra solidne spotkanie, to możemy powiedzieć, czy kibice mogą stwierdzić, że zagrał słabszy mecz. Dlaczego zamiast jednego gola to nie strzelił, przepraszam, zamiast trzech goli strzelił tylko jedną bramkę. I tutaj tak, jestem zawsze ci najlepsi, czy to patrzymy na Messiego, czy na Cristiano Ronaldo, byli krytykowani za to, że nie dawali czegoś jeszcze więcej, co by kibic oczekiwał. Tylko, że takich rzeczy moim zdaniem nie powinno się mówić, chyba że faktycznie była taka sytuacja. Jest rozmowa wewnątrz drużyny, coś nie trafia, Robert dyskutuje, Robert coś mówi, Robert, prawda, próbuje przekazać, iż do nikogo to nie trafia. I wtedy może takie coś powiedzieć. Chociaż też to jest taka ostateczność. Wątpię, bo byłem w różnych szatniach i jednak taka rozmowa wewnątrz drużyny, powiedzenie sobie nawet czasami kilku przykrych słów, tylko w takim gronie zamkniętym, daje więcej niż takie publiczne stwierdzenie, że nie ma charakteru w drużynie. Bo co to oznacza, nie ma charakteru w drużynie? Czyli ja jestem okej, ja jestem fajny, ja mam charakter, a reszta zawodników... No coś im brakuje. To może są oni, prawda, winni bardziej tego niż to, że ja zagrałem, powiedzmy, troszkę słabiej. Tak, ja z szatniami piłkarskimi nie mam doświadczenia, ale i tak zastanawiam się z waszego doświadczenia, co się w tej kadrze mogło wydarzyć już po tym wszystkim. Wywiad Mateusza Święcickiego został opublikowany w sobotę. 2 dni później Robert przyjechał na zgrupowanie. Kilku piłkarzy mogło odczuć, że to był też przytyczek taki personalny pod ich adresem. I co tam się mogło wydarzyć? W sensie... Myślę, że doszło do jakiejś rozmowy, trzeba było to oczyścić. Co wtedy się dzieje w takiej grupie? Widzieliśmy, że się spotkali na jakimś, nie wiem, czy kolacji, na jakimś wyjściu gdzieś, tak, czy może w mniejszych grupkach tych doświadczonych zawodników gdzieś były jakieś rozmowy prowadzone, bo to także, żeby, nie wiem, czy wyjaśnić, czy sobie powiedzieć parę słów, że już nie ma jakby tutaj odwrotu, w sensie takim, gdzie jesteśmy, w którym miejscu jesteśmy, także nie ma możliwości, żebyśmy tutaj nie włożyli zaangażowania, ale też inne rzeczy wyszły, które nie powinny gdzieś tam i w PZPN uderzenie, czy tu mówiliśmy o charakterach. Nie, no to trzeba sobie wyjaśnić, o co chodziło tak naprawdę, bo też może nie do końca, żebyśmy dalej grali, żebyśmy tworzyli kolektyw, bo Robert bez innych zawodników no po prostu nie będzie strzelał bramek. Nie będzie, bo ktoś będzie gdzieś wycofany tymi słowami, czy będzie gdzieś zachowawczo grał, tak jak widzimy, a tu Robert jest tą osobą, że ma wesprzeć, jak najdzie. Czasami nawet wziąć na siebie tą porażkę, jedną, drugą, trzecią, bo to jest Robert, tak? Jest ostoją, tak? Że tutaj ja nie strzeliłem, czy inne rzeczy nie zrobiłem jak lepiej i obronienie innych. Na tym to polega ta opaska też i kapitana, że wzięcie na siebie tego ciężaru, ja tak uważam.
Wczoraj jakby nie patrzeć, wziął. Wziął, bo to nie było łatwe, nawet strzelanie tego karnego, bo to tak się wydaje, tak? Ale widzieliśmy wcześniej te sytuacje, gdzieś zlekał z strzałem, bo była taka przerwa w grze i później Robert praktycznie od połowy boiska idzie sam na sam i czeka, zleka, jak nie Robert, tak? Gdyby był w dobrej dyspozycji, gdyby głowa była czysta, stawiam, to Robert tam miałby hat-tricka i byśmy nie mówili, że coś się dzieje, tak? Ale jak widzimy, jak te eliminacje przebiegają, jak te spotkania, szczególnie z Czechami i później z tą Mołdawią, no to jest taki obraz, a nie inny. Jesteśmy poranieni, gdzieś pokaleczeni, my się zbieramy. Mamy w sobie jakość, tylko czy jej starczy na kolejne spotkania z Albanią, z Czechami? Czy my będziemy się martwić o te trzecie miejsce, czy będziemy Ligę Narodów, tego na tą chwilę nie wiemy, bo to jest takie odwlekanie tej egzekucji, czy to pójdzie w dobrą stronę, czy to właśnie na tej Albanii po prostu wszystko pójdzie. Eksperci, dziennikarze po prostu będzie, jeżeli będzie wynik nie taki, czy gra, to będzie po prostu puszka się otworzy. Dla mnie Pandory. Piekielnie ważny mecz, bo jeśli faktycznie zagramy świetnie, no to może być taki moment przełomowy, że też atmosfera wokół reprezentacji się poprawi, ale jeśli tam zagramy kiepsko, nie daj Boże jeszcze przegramy, no to panowie się rozjadą, a ta cała atmosfera jeszcze tak nabierze na sile, no więc z tej perspektywy to spotkanie jest tak podwójnie ważne, nie tylko punkty, ale też cała reszta. Tak, to będzie piekielnie trudne spotkanie. Pamiętajmy mecz, który graliśmy na Narodowym. Gdyby Uzuni w końcówce spotkania, w końcówce meczu strzelił, trafił w bramkę, to byśmy naprawdę byli w trudnej sytuacji. Porównując piłkarzy, klasę, jakość tych zawodników między Albanii a Wyspy Owczych, to jest bardzo ogromna, duża różnica, jeżeli chodzi o umiejętności. Musimy się zmierzyć z drużyną, która po prostu gra dobrze w piłkę. To nie tylko słyszymy Albania, myślimy sobie rywal, z którym sobie na pewno poradzimy. Tak nie będzie. Na pewno te cechy wolicjonalne, determinacja musi być o wiele, wiele wyższa niż w ostatnim meczu. Dużo biegania, dużo odpowiedzialności i dużo koncentracji, plus odwaga, bo to jest chyba w tej sytuacji, w której jesteśmy, nie chowanie się za przeciwnikiem, nie pozwalanie grać długiej piłki na Roberta, może on coś zrobi, tylko wzięcie odpowiedzialności, pokazanie się na boisku, gdzie nie będzie łatwe. Wspomnieliśmy o wzięciu odpowiedzialności w ostatnim, wczorajszym spotkaniu. Pełna zgoda. Rzut karny to nie jest jeszcze, to jest oczywiście wyświechtane hasło, ale mając w głowie tą całą otoczkę, to co się dzieje, nawet taki zawodnik niesamowitej klasy jak Robert Lewandowski też pewnie miał milion myśli w głowie, jak strzelić, żeby ta bramka na 1-0 padła, plus drugi gol. Patrząc z perspektywy zawodnika, mógł podać, mógł zwolnić, mógł oddać koledze. Zdecydował się na uderzenie. Tutaj właśnie wychodzi klasa zawodnika. Te umiejętności, które pozwalają mu grać w Barcelonie. Tak, tak nam się wydaje pewnie, że to prosta sprawa, ale to nie jest tylko skierowanie z bliska piłki do bramki, ale to jest tych 60 tysięcy kibiców, którzy wiszą w tym momencie na twoich plecach i patrzą. I za chwilę będą albo gwizdać, albo będą ci bić brawo. Tak. Arek, 81. czy druga bramka jego w kadrze, to też doświadczenie. To też pokazuje, że nawet jak mu coś nie wyjdzie, to on będzie dalej to swoje robił, tak? Że nie pierwszy raz taki karny w trudnych okolicznościach, czy bramkę w doliczonym czasie. No to jest, akurat mamy możliwość oglądania i kibicowania najlepszemu chyba zawodnikowi, powiedzmy, w historii naszej piłki, tak? No ale mówię, sam tego nie udźwignie Robert, tak? I tutaj muszą wszyscy ręce na pokład, ale głównym dowodzącym jest tutaj Fernando Santos. On to musi to wszystko poukładać. Dobór kadry, dobór ludzki, pomysł na grę, tak? Żeby to jest reprezentacja Polski, to nie jest Portugalia. Tu ma innych zawodników. Tu już poznał naszą mentalność, nasze jakość naszych zawodników, jak się prezentują. I tutaj jest dobór ważny w tym momencie. A propos doboru, to spodziewamy się jakiś wyraźnych roszad? Ty wspomniałeś coś, że właśnie nam na pewno brakowało Kesha, bo ostatnio w Premier League ty powiedziałeś, że jakiś tam był drobny uraz, tak, że nie chciał grać. Sportowe fakty informują, że jakiś problem mięśniowy i to tak, był powód, że tylko teraz że on, chyba on jeszcze nie był powołany, czy był, ale nie był jeszcze za trenera Santosza na zgrupowaniu, bo miał wcześniej też dolegliwości. Czy on go widzi w składzie pierwszym? Miejmy nadzieję, że tak. To nic poważnego, więc... Tak, ale właśnie, jeżeli tak będzie, to ja sobie nie wyobrażam jego czy na wahadle, czy grającego w czwórce obrońców, że będzie grał bardzo wysoko w tym momencie, tak? I tutaj
Ciężki mecz nas czeka, ale jaki pomysł. Trochę się go boimy. Nie, ja się go nie boję, bo znam wartość naszej reprezentacji. Znam wartość naszej reprezentacji. I też Arek, widziałeś ostatnio. Tak, widziałem, ale to będzie, ja uważam, że będzie łatwiejszy mecz niż z Wyspami. Tu zrobiliśmy początek, tak? Tu tylko po prostu, oczywiście w tabelę patrzę, Albania nic nie musi, ma punkt przewagi nad nami, może czekać, wyczekiwać, tak? Co my zrobimy, abyśmy my nie popełnili błędu. Tak. Będziemy mądrzejsi w niedzielę późnym wieczorem. Tomasz Sokowski, Igor Lewczuk, dzięki serdeczne, dziękuję. Panowie. Dziękuję. Dobrego dnia jeszcze. Dobrego dnia, dobrego weekendu i zwycięstwa w niedzielę. Arkadiusz Błaszczyk, kłaniam się, to był magazyn sportowy RDC. Za chwilę wiadomości.